gratulacje dla Elany. Jest to bardzo dobry zespół. Chodzi o jakość. Widać, że ma swój szereg graczy, którzy są na bardzo wysokim poziomie. Widzieliśmy to przy meczu, że jeszcze bardzo ciężki mecz. Myśleliśmy o różnych rzeczach, ale że aż taki mecz wyjdzie, nikt o nas nie zakłada. Tak? Myślę, że wyszliśmy bardzo źle w mecz, co skutkowało tą straconą bramką. Bramka za nas obudziła. Wzięliśmy grę pod swoją kontrolą, z czego potem wynikła ta bramka na 1-1. Uważam, że graliśmy po tej bramce bardzo dobrze. Mieliśmy blisko strzelenia bramki na 2-1, ale jest to młody zespół, którym w tych momentach nam brakuje tej pazerności, którą Elana dzisiaj miała, bo po prostu nas słyszy o zawodniku, który już tutaj na wysokim poziomie. Walczyliśmy. Uważam, że Elana dzisiaj po prostu wyszło wszystko dobrze. Tak? A po prostu każdy strzał, który oddał nasze bramki, skończył się bramką. My walczyliśmy cały czas. W drugiej połowie też straciliśmy bramki na 3-1, na 4-1. Ale jestem dumny z swoich zawodników, że mogę być ich szkoleniowcem, że walczyliśmy dzielnie i na 4-2. Ryzykowaliśmy bardzo wiele, co się skończyło tym bramką na 5-2. Potem dalej nasza akcja na 5-3. Jeszcze chcieliśmy strzelić na 5-4-2, plus ten kontakt do końca. Wytruliśmy się, jak się mówi, wszystko, robiliśmy flaki. Ale nic nie mam do nich, po prostu żadnych zarzutów. Walczyli do końca, mówię, że jest to młody zespół. Przed rozpoczęciem ligi nikt z nas nie zakładał, że aż taki młody zespół może walczyć o awans. Raczej to Biała Jelenia, tym głównym kandydatem z Gwardią, z Baltikiem, a jednak to my walczymy nadal, bo wierzę, że nadal walczymy i będziemy walczyć. Tylko że dzisiaj już nie to zależy tylko od nas, ale mówię, nie, no, ja jako szkoleniowiec jestem dumny, że tu mogę być, jeszcze raz powtarzam, i będziemy walczyć do końca, to jest Poznań, bo walczymy po każdym meczu do końca. Dziękuję trenerze. Panie redaktorze, jakieś pytania? Trenerze, nie jest pan trochę zły, bo zamiast było 2-1, mogło być 2-2, a zrobiło się 1-4. No tak, no właśnie, mówię, to jest to po prostu wyrachowanie, które nam brakuje, na to liczymy. Ale ja jako trener wymagam od nich, będąc w Lechu Poznań, my nie kalkulujemy, my zawsze mamy widowiskowo, z czego wynika to, że dzisiaj razem z Elaną mamy najwięcej strzelonych bramek. Jest to ciężkie, bo po prostu ani wszyscy zawodnicy z nami są w składzie. Jest sporo zawodników, który schodzi z pierwszego zespołu, także nie jest to łatwo poukładać wszystko, a jednak liczby nas bronią i tak bardzo wysoko. Także nas wynik tak naprawdę nie interesował. Tak? Nigdy ani w żadnym meczu nie gramy o wynik. Po prostu chcemy, żeby te chłopaki grać, po prostu żeby oni grali zawsze odważnie, bo jesteśmy takim w klubie, tak, gra odważnie. Nie po prostu kalkulujemy i chcemy w tym meczu chcieliśmy, a po każdym następnym chcieliśmy się bramki więcej. Także dzisiaj po prostu tu przybił na ten mecz, widział bardzo fajną piłkę, otwarty futbol, to wszystko, to coś dzisiaj jest bardzo rzadko. Zazwyczaj mamy mecze, kilka miał coś, po prostu mecze bardzo zamknięte, do jednej bramki albo żadnej, a dzisiaj mieliśmy dużo bramek, widowisko, emocje, i o to właśnie chodzi w piłce nożnej, i po prostu ja chcę taki zespół, także nasz zespół, dzisiaj jest tu taki zespół, w Polsce, w którym jesteśmy, i znowu mówię, że jestem dumny, że to mogli być. Ta przegrana, nie liczyliśmy, że dzisiaj przegramy, ale mówię, dzisiaj się po prostu zderzyliśmy z drużyną, która miała wysoką jakość. No na pewno się cieszymy z trzech punktów, graliśmy z liderem, graliśmy z zespołem, który również zawiasta jest najlepszą drużyną w naszej tabeli, także znaliśmy potencjał tych młodych ludzi grających w Lechu i wiedzieliśmy, że czeka nas bardzo, bardzo trudny mecz. Na pewno popełniliśmy też swoją ilość błędów, bo jednak mimo wszystko trzy bramki żeśmy stracili, jednak na pewno nie będę tutaj opowiadał, że jestem z czegoś niezadowolony, bo strzeliliśmy pięć i na tym też
ta rzecz polega, żeby więcej strzelić, a z tych, które żeśmy stracili, to na pewno trzeba wyciągnąć wnioski i poprawić tą grę, bo rywal jednak te trzy gole zdobył. Ale gratuluję zespołowi, bo takie zwycięstwa zawsze cieszą mnie. Dziękuję panie trenerze. Adam, jak to wyglądało z twojej perspektywy w końcu od pierwszej minuty? Także ja na pewno cieszę się właśnie, że trener w końcu mi zaufał i mogłem wyjść na boisko w pierwszej minucie. No, cieszy wygrana, tak jak trener powiedział, z liderem, gdzie oni prawdopodobnie awansują, chociaż jeszcze matematyczne szanse oczywiście są i ja przynajmniej mam nadzieję, że i cała drużyna wierzymy w to, że jeszcze da się coś ugrać w tym sezonie. No na pewno cieszy bramka, asysta. Ta zmarnowana sytuacja w pierwszej minucie zmotywowała do tego, żeby jeszcze mocniej ruszyć i wykorzystać to w dalszej części gry i to bardzo cieszy. Jeżeli są pytania, to jest ten moment. No, co z Michałem Banowskim? No, wstrząśnięty można powiedzieć, na pewno gdzieś ta głowa trochę ucierpiała, ale wydaje się, że chociaż zawsze pukając w niemalowane, że nic się poważnego nie stało, po prostu wraz otrzymał dość potężny cios w głowę, troszkę mi się to tam wszystko powywracało, ale mam nadzieję, że wszystko jest w porządku i najbliższe godziny też pokażą, że po prostu nic złego nie jest. Co z nami, że zaczął na ławce? Tutaj jest bezpośredni człowiek, który ostatnimi meczami dał taki sygnał i taki impuls i swoim zaangażowaniem na treningu, że uznałem, że teraz szansa dla niego. Ja od początku i powiedziałem, jak przyszedłem, że wszyscy, nie chodzi o to, że mają białą kartę, bo chodzi o to, żeby dobrze trenować i w jakiś sposób wykorzystywać szanse. I dla wszystkich miejsce w Melanie jest. Ja no, na razie super to udowadnia, co mówiłem, dostał małe minuty i nie zawodził, a dzisiaj dla mnie było pierwsze połowę, bo wystarczą to włączyć.